Dostajemy dzisiaj konkretne słowo, które jest wskazówką na dzisiejszy dzień, ale też pewnym zadaniem do przepracowania w tygodniu, do przemyślenia, zastanowienia. W tym pierwszym czytaniu słyszeliśmy takie słowo: niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, gdyż hojny jest przebaczaniu. I widzę w tych słowach taką wielką jasność, prostotę, jasność działania. Można powiedzieć, parafrazując usłyszane słowa, porzuć bezbożność, porzuć swoją nieprawość, nawróć się do Boga, a On się zmiłuje, gdyż jest hojny w przebaczaniu. I nie ma tutaj postawionych żadnych warunków, że Pan Bóg to może przebaczyć takiemu, co tylko lekkie grzechy popełnia. No jeszcze jakiś tam jeden, drugi ciężki to też przejdzie. No ale taki, który już się życiowo pogubił, który małżeństwo rozbił, który może w więzieniu siedział, no to takiemu to już, no może przebaczy, ale to musi upłynąć dużo czasu, musi sobie na to zapracować. To nic takiego nie było powiedziane. Porzuć bezbożność, porzuć swoją nieprawość, nawróć się do Boga, a On ci przebaczy, bo jest hojny w przebaczaniu. W naszych kategoriach rozumowania to się trochę nie mieści, bo my tak patrzymy po ludzku. Patrzymy na to, co widzimy. Widzimy konkretne czyny, zachowania, postawy i wedle tego sądzimy i mamy nawet wewnętrzną pewność, że sądzimy słusznie i dobrze. A tu Pan Bóg jakoś inaczej patrzy. Dlaczego? Bo On widzi nasze intencje. On widzi nasze myśli, pragnienia. A my widzimy tylko jakby efekty tego wszystkiego. I tutaj Słowo Boże daje nam właśnie podpowiedź, bo dalej czytamy w tej księdze proroka Izajasza: bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Dalej chcę się skupić na dzisiejszym psalmie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że powtórzyło się w tym psalmie aż 7 razy jedno słowo. Ciekaw jestem, czy ktoś wychwycił to słowo, które się tyle razy powtórzyło. Chodzi o słowo wszystkich. Pewnie sobie pomyślisz, no co to takiego niezwykłego w tym jednym słowie. No faktycznie, słowo jak słowo. Ale skoro to słowo pojawia się tyle razy, ono ma swoje szczególne znaczenie. W refrenie już śpiewaliśmy: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają. Tu nie jest napisane, że Pan jest blisko księży, sióstr zakonnych, Pana kościelnego i Pana organisty, bo dzisiaj od rana tu się modlę, już kolejna msza święta. Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają. A więc każdy z was tutaj obecnych, jeśli wzywa Boga, to Bóg jest blisko ciebie. Ktoś sobie może pomyśleć, no to rewelacja, tylko ja tego nie doświadczam. Dlaczego? Może dlatego, że nie chcesz, że się jakoś blokujesz. Słowo Boże nie kłamie. Pan naprawdę blisko jest każdego człowieka, który Go wzywa. Ale jeśli tego nie doświadczasz, to trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego się tak dzieje. Dzisiaj nie widać było słońca. Czy w związku z tym zlikwidowali słońce? No oczywiście, że nie. Ono jest, tylko w dniu dzisiejszym było przysłonięte chmurami. Ale chyba nikt z nas nie miał wątpliwości co do tego, czy słońce jest, czy go nie ma. I podobnie jest w życiu duchowym. Pan Bóg cały czas jest blisko nas. Ale czasem przysłaniamy sobie Pana Boga takimi chmurami grzechu, albo przysłaniamy sobie Pana Boga takimi chmurami braku zaufania, może braku wiary. I zaczynamy sobie tak żyć po swojemu według własnych kalkulacji, że no ja muszę sobie jakoś sam poradzić. Przecież Pan Bóg za mnie pewne rzeczy nie zrobi, jeśli ja tego sam nie zrobię.
I wówczas faktycznie możesz Pana Boga nie doświadczać. Więc trzeba pomyśleć o tym, żeby jakoś przepędzić te chmury grzechu, czy też chmury braku zaufania, braku wiary. I dzisiaj drugie czytanie, bardzo jakieś takie dziwne, bo tak swoimi słowami można powiedzieć, że święty Paweł to tak mówi, że z jednej strony chciałby już umrzeć, żeby spotkać się z Chrystusem, i to takie ważne i takie cudowne, i już by to chciał zrobić, a z drugiej strony no czuje potrzebę, że powinien jeszcze żyć na tym świecie, powinien ewangelizować, głosić Słowo Boże, być tym apostołem Chrystusa. I ma takie rozdarcie wewnętrzne. I do tego go ciągnie, i do tego, i nie wie, co ma wybrać. To faktycznie dziwne, no bo kto z nas chciałby już dzisiaj umrzeć? Jakoś nie widzę, żeby ktoś rękę podnosił. Każdy chce żyć. I to jest bardzo normalne i oczywiste. Dlaczego święty Paweł tak się garnie do tego, żeby umierać? To możemy zrozumieć w perspektywie wcześniejszego doświadczenia świętego Pawła, wtedy, kiedy Paweł się nawrócił. Wcześniej był Szawłem, który, jak to mówi Pismo, dyszał żądzą zabijania. Chciał za wszelką cenę zniszczyć chrześcijaństwo. I do takiego Szawła w cudownym wydarzeniu Chrystus pod Damaszkiem mu się objawia. Wtedy Paweł się nawraca. Szaweł się nawraca, później staje się Pawłem. I wtedy właśnie, jak to później opisuje, został porwany do nieba. I miał to doświadczenie spotkania z Chrystusem w niebie. Nie potrafi tego do końca wytłumaczyć, wyjaśnić. Mówi tylko w taki sposób, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I to właśnie z tego powodu Paweł tak bardzo pragnie spotkania z Chrystusem w niebie. I moi drodzy, Pan Bóg co jakiś czas daje taką łaskę niektórym świętym, że mieli okazję zobaczyć niebo, usłyszeć od Boga coś na temat nieba. Ale nie tylko święci, bo i ci, którzy przeżyli tak zwaną śmierć kliniczną, kiedy później opowiadają o tym doświadczeniu, to mówią podobnie. Oni chcieli już tam zostać. Nie chcieli wracać na ziemię. Tam było im tak dobrze. Tam byli tacy szczęśliwi. Nie potrafią tego opisać słowami. Mówią, że nie znajdują na ziemi żadnych porównań. Zupełnie inna rzeczywistość. W pierwszy piątek miesiąca było tutaj czuwanie modlitewne, na którym świadectwo wygłosiła Ewelina, kobieta, która powiedziała o cudownym uzdrowieniu swojej córki Weroniki. Sytuacja bardzo nietypowa, bo w skali Europy żaden szpital, żaden lekarz nie chciał podjąć się leczenia tej małej dziewczynki. Każdy mówił, że to dziecko umrze. I faktycznie zostaje cudownie uzdrowiona w 100%. Jest to przypadek bez żadnej przesady w skali świata. I ta dziewczynka kilka tygodni po tym uzdrowieniu mówi, gdzieś tam jadąc samochodem z mamą: mamo, ja bym już chciała umrzeć. I mama mówi: dziecko, co ty mówisz? Zostałaś cudownie uzdrowiona, ty chcesz umrzeć? Dlaczego? Mamo, bo ja byłam w niebie chwileczkę i tam było tak pięknie, tam było tak cudownie, że ja bym chciała umrzeć. Ja bym już tam chciała pójść. I w późniejszych rozmowach ta Weronika opisywała, jak wyglądała Maryja, jak wyglądały aniołki, jak wyglądali ludzie, którzy tam spotkała. Lekarze powiedzieli, że faktycznie był taki moment, w którym serce Weroniki się zatrzymało i ją reanimowali. Moi drodzy, dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że Pan Bóg pragnie co jakiś czas poprzez swoich świętych czy niektórych wybranych ludzi przemówić do nas, żebyśmy nie wątpili o rzeczywistości nieba. Żebyśmy byli tego pewni, że niebo istnieje naprawdę. I teraz jeszcze dzisiejsza Ewangelia.
która ukazuje gospodarza, który szuka robotników do pracy w winnicy. No i jedni przychodzą od samego rana, innych ten gospodarz zaprasza do tej pracy kilka godzin później, jeszcze innych po południu, bo się okazuje, że nikt ich nie zatrudnił, stali na rynku, czekali, żeby ktoś ich wziął do pracy. Aż wreszcie zatrudnia tych ostatnich w zasadzie już na tylko jedną godzinę pracy, bo cały dzień stali, cały dzień pragnęli pracować, ale nikt tej pracy im nie dał. I gospodarz ich do tej pracy przyjmuje, później mówi, żeby wypłacić wynagrodzenie i okazuje się, że jednakowo wynagrodził wszystkich. No i ci pierwsi, co pracowali od samego rana, mają pretensje. No to jak to? Gdzie tu sens, gdzie tu logika? Myśmy pracowali, harowali cały dzień, a tamci przyszli po południu czy pod wieczór i dostali tyle samo? Dlaczego tak jest? Pan Jezus, mówiąc o tym gospodarzu, o tej winnicy, mówi w formie przypowieści. Chce przez tą przypowieść nam coś wyjaśnić, coś pokazać, czegoś nauczyć. Tym gospodarzem jest Pan Bóg, który szuka ludzi i zaprasza do pracy o zbawienie. Do pracy, której nagrodą będzie Królestwo Boże. I jedni do tej pracy przychodzą już od dzieciństwa. Mają dobrych rodziców, którzy wychowują w wierze. I to dziecko wzrasta, idzie przez całe życie i całe życie spokojnie pracuje na Królestwo Boże. Inni do tej pracy o Królestwo Boże zaproszeni są, mając może kilkanaście lat. Bo jakoś rodzice pewne rzeczy nie zadbali, nie dali dobrego przykładu, nie dopilnowali. Sami mieli problemy w wierze, więc i dzieciom się to udzieliło. I może dopiero, kiedy ten młody chłopak czy młoda dziewczyna przygotowywali się na przykład do sakramentu bierzmowania, dopiero wtedy realnie, autentycznie wybrali Pana Boga. Do Niego przylgnęli sercem. Inni zaproszeni do tej pracy o Królestwo Niebieskie są może wtedy, kiedy mają kilkadziesiąt lat. Bo jakoś tak ciągle im było nie po drodze do Pana Boga. Ciągle im coś nie pasowało. To przykazania, to ksiądz, to małżeństwo też niepotrzebne. I tak sobie byle jak żyli, aż wreszcie przyszedł jakiś trudny moment. Przeważnie to jest jakieś nieszczęście, wypadek, choroba. I wtedy dopiero zrozumieli, tak dalej być nie może. Chyba Pan Bóg mnie szuka, upomina się. I dopiero wtedy przylgnęli do Boga i rozpoczęli pracę nad swoim zbawieniem. I wreszcie ci ostatni, to może tacy, którzy dopiero nawrócili się na łożu śmierci. Dopiero wtedy, kiedy realnie zobaczyli, że się życie kończy. I z czym ja stanę przed Bogiem? Pamiętam takie świadectwo alkoholika, który mówił, że całe życie żył byle jak. Większość życia przepił. Żył w wielu różnych związkach i mówi, tak naprawdę to ja nie wiem, ile ja mam dzieci. Od lat nie spotykał się ze swoją rodziną, ze wszystkimi skłócony. I mówi, on nie widział żadnego sensu swojego życia. I dopiero mówi, kiedyś przyszła mi taka myśl. Ja bym chciał stanąć trzeźwy na sądzie Bożym. Kiedy się z Bogiem spotkam twarzą w twarz, chciałbym być trzeźwy. I mówi, to dopiero sprawiło, że zaczął pracować nad swoją trzeźwością, zaczął pracować nad samym sobą. Bo do tej pory nie znajdował żadnego argumentu. Było mu wszystko obojętne, tylko żeby się napić i mieć ten tak zwany święty spokój. Moi drodzy, różne mogą być powody zmiany swojego życia, wejścia na drogę pracy nad sobą, nad swoim zbawieniem. I w różnym momencie życia, bo jedni, jak już powiedziałem, od początku życia, drudzy od kilkunastu lat, inni od kilkudziesięciu, a jeszcze inni może rok czy kilka miesięcy przed swoją śmiercią, albo kilka minut przed śmiercią.
I ostatecznie Bóg każdemu daje tą samą zapłatę, daje zbawienie. I znowu to samo pytanie, gdzie tu sens i logika? To po co ja mam od samego dzieciństwa tak pracować nad sobą, zachowywać przykazania? Jak to się okazuje, że można całe życie żyć byle jak, przed śmiercią się wyspowiadać i też będę zbawiony? No dosyć ciekawe rozwiązanie. Tylko pytanie, czy na pewno się zdążysz nawrócić? Czy na pewno Pan Bóg pośle kogoś do ciebie? Czy na pewno będziesz miał okazję się wyspowiadać? Czy aby twoje życie do tego momentu to będzie szczęśliwe, czy to może będzie ciągła walka, zmaganie się? Szukając odpowiedzi o ten sens i logikę, to dwa zdania chcę przytoczyć. Z dzisiejszej Ewangelii: tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I drugie zdanie z dzisiejszego pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza: bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Amen.